Cyberiada powoli zmierza ku końcowi. Drużyny studentów przez cały rok tworzą autorskie gry, rywalizując o warsztaty u jednego z największych producentów gier w Polsce. W maju mieli okazję skonsultować stan swojej pracy z gronem specjalistów podczas zjazdów edukacyjnych w całej Polsce. Prowadziłem dzisiaj warsztaty z bardzo fajną ekipą, z kreatywnymi ludźmi, którzy pokazywali, że są w stanie dokonać rzeczy, których sami by nie pomyśleli, że mogą robić takie rzeczy. Wpadali na nowe pomysły, dzielili się nimi. Bardzo mi się dobrze patrzyło na to, jak współpracują i było to fajne doświadczenie, bo powstało dużo fajnych idei, dużo fajnych pomysłów. Warsztaty były na pewno bardzo ciekawe. Przede wszystkim zastanawialiśmy się, jak poprawić te projekty, które już mają. No i zastanawialiśmy się zarówno pod kątem designu, jak i tego, jak tworzyć wspólnie content. No i mam nadzieję, że pokazywałem im, jak pracować w grupie, co jest ważne, jak słuchać siebie nawzajem, a także jak inspirować siebie i czerpać garściami z pomysłów innych, po to tylko, żeby zrobić jak najlepszą grę. Przygotowaliśmy szczegółowe modele postaci, przygotowaliśmy także opisy postaci i ich relacje wobec innych. Jesteśmy na dopracowywaniu fizyki w grze, tak aby gracz poczuł się jak najbardziej realistycznie, oraz pod względem graficznym usprawniliśmy wszystkie nasze modele, żeby wyglądały bardzo dobrze. Największym wyzwaniem było połączenie wszystkich myśli w jedną, żeby zespół był zgrany, bo każdy miał inny koncept, ale ostatecznie udało się cokolwiek spełnić. Nas zrobiło nie tyle spadek, co stagnację, nie? Firmy się tak nie rozrastały, nie pojawiało się za dużo nowych studiów gier. Trochę zwiększał się poziom zatrudnienia już istniejących. Gry planszowe często dają nam właśnie taką satysfakcję. I mam wrażenie też, że tworząc gry wideo, za mało opieramy się na grach planszowych, w które się przecież gra. Co tydzień graliśmy po prostu w grę. No to jest multiplayer, także mieliśmy 3 godziny, gdzie po prostu siadamy, gramy, sprawdzamy, czy jest to zabawne, czy nam się podoba, czy chcemy pójść w innym kierunku całkiem, bo tak również się zdarzyło. To jak programuje się w Unity? Głównie cała obciąża, no systemy Unity, jeśli chodzi o renderowanie głównie, a po drugie wasze skrypty, czyli to co odwalicie sobie w C#. Nasza drużyna nazywa się Deserters. Zajmujemy się grą Desert World, która opiera się na mechanice sandboxu Survival. Na planecie zniszczonej przez asteroidy gracz poznaje historię tej planety, no i próbuje na niej przeżyć. Okej, ale co jest takim celem zagrożenia, powiedzmy, nie? W sensie no, przetrwania, ale jakby mechanicznie co tu się będzie działo? Mamy jakieś zasoby do wspierania, jakieś rozbudowy własnych wioski? Tak, reakcje były bardzo pomocne. Dostaliśmy feedback odnośnie naszego projektu i myślę, że to nam dużo pomoże. Jesteśmy Ninja Dwarfs i robimy grę a la hack and slash i w sumie dopiero zaczynamy. Więc mamy wszystkie gotowe koncepty, mamy też jakieś asety, mamy już podstawowe mechaniki gry. Myślę, że wszystkim się bardzo podobało, dużo rzeczy się nauczyliśmy i na pewno wychodzimy z nowymi pomysłami i wiemy, co robić dalej. To już koniec dzisiejszych odwiedzin na zjazdach edukacyjnych. W następnym odcinku zobaczymy przygotowania do końcowej fazy całorocznych projektów naszych uczestników.